Serdecznie witam starostów powiatowych z terenu województwa łódzkiego, a w szczególności gospodarzy, starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Witam prezydentów miast, burmistrzów i wójtów z terenu województwa łódzkiego, a w szczególności prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, pana Marcina Witko. Serdecznie witam przewodniczących rad miast i gmin z terenu województwa łódzkiego, a w szczególności pana Krzysztofa Kuftę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszam do zabrania głosu pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę tomaszowskiego. Panie marszałku, panowie posłowie, szanowni samorządowcy, ale przede wszystkim wy, drodzy druhowie i druhny, panowie komendanci. Wyjątkowa, wspaniała uroczystość. Oczywiście ta pierwsza część udała się nam niesamowicie. Teraz te warunki trochę gorsze, ale na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że wybraliście państwo powiat tomaszowski na miejsce tej uroczystości wyjątkowej, gdzie można mówić o tym wszystkim, co jest związane zarówno z Państwową Strażą Pożarną, jak i z Ochotniczą Strażą Pożarną. Proszę państwa, sukces Straży Pożarnej polega przede wszystkim na tym, że jesteście jednością ze społeczeństwem. Tak to odbieram. Społeczeństwo i straż, można powiedzieć, to jedno. Nie znam człowieka i nie spotkałem nikogo, kto by powiedział złe słowo na strażaków. Wszyscy doceniają te umiejętności, które posiadacie, doceniają tą wielką wolę walki o każdego człowieka, o jego zdrowie, o jego życie, ale również o to mienie, które ludzie posiadają. Za to wyjątkowe, piękne zaangażowanie względem drugiego człowieka, względem bliźniego serdecznie chcę podziękować. To jest ta wyjątkowość, która idzie w nasze społeczeństwo, jest uznana u wszystkich Polaków. Panie marszałku, pan zrobił ten pierwszy, jakże ważny krok i dzisiaj zbiera pan owoce tego wszystkiego, co wtedy się stało, zarówno w roku 1991, jak i 1992. Za to serdecznie panu tutaj dziękuję, bo widzimy, jakie to przyniosło profity dla naszego społeczeństwa. Ta zmiana jest wyjątkowa. Dzisiaj wszyscy radujemy się, cieszymy się, że mamy takich wspaniałych, wyjątkowych ludzi, którzy dla dobra ojczyzny, podkreślę to jeszcze raz, nie wahają się często postawić na szali swoje życie i zdrowie. Życzę przede wszystkim tutaj wszystkim druhom, żebyście oprócz tej satysfakcji, no, państwo mieli takie wewnętrzne zadowolenie i przekonanie cały czas, że to, co robicie, to jest pożytkiem dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, dla wszystkich Polaków. Życzę również waszym rodzinom, żebyście mogli spokojnie wracać do domu po tych wszystkich akcjach, w których uczestniczycie. Oni się martwią o was na co dzień, myślą, czy nie stanie wam się nic złego, także przekażcie najlepsze pozdrowienia, podziękowania również waszym rodzinom. I tak jak moi poprzednicy, powtórzę, niech święty Florian czuwa nad wami, nad waszymi rodzinami, żebyśmy mogli spotykać się właśnie w tak radosnych okolicznościach na kolejnych uroczystościach. Szczęść Boże wam wszystkim. Dziękuję serdecznie. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa łódzkiego, odznaką honorową zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej województwa łódzkiego, odznaczeni zostają. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca na scenie osób odznaczanych. Pana Błażeja Spychalskiego, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Grzegorza Lorek,
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Polaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, druha Wojciecha Pokorę, wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, druha Tadeusza Cisowskiego, wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, starszego brygadiera Zbigniewa Łyśkowicza, zastępcę łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, druha Krzysztofa Janiaka, członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku z OSP RP, pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę Tomaszowskiego, księdza Adama Stańdo, kapelana strażaków województwa łódzkiego. O wręczenie odznaczeń proszę nadbrygadiera w stanie spoczynku drucha Tadeusza Karcza, generała brygadiera w stanie spoczynku drucha Wiesława Leśniakiewicza, nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka oraz nadbrygadiera Grzegorza Janowskiego. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca na scenie przedstawicieli wyróżnionych instytucji. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez panią Iwonę Koperską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, reprezentowany przez pana prezesa Wojciecha Miedzianowskiego. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, reprezentowany przez wiceprezesa drucha Wiesława Leśniakiewicza. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez prezesa drucha Tadeusza Karcza. Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowane przez pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego. Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego reprezentowany przez pana prezydenta Marcina Witką. I Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez pana wójta Artura Pawlaka. Dziękuję. Proszę wyróżnionego o zajęcie miejsc. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz działalność, która w sposób szczególnie przyczyniła się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. O wręczenie odznak proszę nadbrygadiera Krzysztofa Hajduka, zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nadbrygadiera Grzegorza Janowskiego, łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Złotą odznaką zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej odznaczony został starszy brygadier Sebastian Kościsty, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Brązową odznaką zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali Grzegorz Lorek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tomasz Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Jakie to są odznaczenia? Inspektor Marcin Grzelak, komendant powiatowy policji w Brzezinach. Jakie odznaczenia? Sławomir Wieruszewski, komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Jerzy Braszczyński, członek zarządu oddziału wojewódzkiego związku OSPRP województwa łódzkiego. Panowie generałowie. Dziękuję. Proszę odznaczonych o zajęcie miejsc. Jesteśmy dzisiaj na uroczystości w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka i 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Z tej okazji odbył się uroczysty apel poświęcony druhom strażakom, jak i funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Państwowej Straży Pożarnej. Obchodzimy w tym roku 30-lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej i na przestrzeni tych lat formacja przeżyła wielką transformację, zaczynając 30 lat temu od samochodów w postaci Star, Żuk, Jelcz. Dzisiaj jeździmy na najnowocześniejszymi samochodami, które można dzisiaj wyprodukować i nie mamy się czego wstydzić. Oprócz tego Państwowa Straż Pożarna uczestniczy, oprócz niesienia pomocą lokalnej społeczności, jeździmy na miejsce międzynarodowe. Przykładem może być tamten rok, gdzie równolegle prowadziliśmy działania w Turcji przy pożarach, w Grecji przy pożarach, jak i przy powodzi w Niemczech.
więc mamy grupę poszukiwawczą, która jest najlepsza na świecie, jak i cały krajowy system, który funkcjonuje w Polsce, zrzeszający jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych, jak i jednostki Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko składa się właśnie na krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Tomaszów nie był przypadkowo wybrany, komendant wojewódzki tak zdecydował, porozumiał się z komendantem powiatowym, starostą, prezydentem i został wybrany Tomaszów. Ogólnie próbujemy robić uroczystości strażackie, wojewódzkie, niekoniecznie w miastach wojewódzkich, żeby właśnie pokazać w innych miastach województwa, czy to łódzkiego, czy innego, jak wygląda pożarnictwo, jak wygląda strażak, jak wygląda wozy strażackie. Przy okazji się robi festyny pokazujące zawód strażaka i zachęcające do tego, żeby wstępować w grono albo Ochotniczej Straży Pożarnej może na początek, a jak nie, to od razu do Państwowej Straży Pożarnej. Z okazji 30-lecia, oprócz odznaczeń państwowych, resortowych, były też po raz pierwszy wręczane odznaczenia łódzkiego komendanta wojewódzkiego i w ramach tego również został odznaczony starosta tomaszowski i prezydent miasta Tomaszowa w ramach zasług, bo chciałem z tego miejsca przy okazji bardzo serdecznie podziękować samorządowcom za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej, ale również i Ochotniczej Straży Pożarnej, bo bez środków finansowych, bez wsparcia takiego jakiegoś organizacyjnego, jednostkom OSP na pewno byłoby bardzo trudno funkcjonować, a Państwowej Straży Pożarnej dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu radnych, uchwał. Oczywiście też są współfinansowane zakupy głównie samochodów, ale i nie tylko, na potrzeby powiatu, bo czasami są to zakupy centralne, ale wielokrotnie montaże finansowe obejmują środki i z Komendy Głównej, i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale zawsze 50% musi w tym uczestniczyć inne źródło, a tutaj głównie to jest samorząd. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Błażeja Spychalskiego, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, panie i panowie posłowie, szanowny panie komendancie główny, komendancie wojewódzki, komendanci powiatowi, miejscy, szanowni panowie starostowie, panie prezydencie, szanowni państwo burmistrzowie, wójtowie, szanowna pani przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, pani radna, szanowni państwo radni, szanowne panie i panowie oficerowie, druhowie, wszyscy szanowni państwo. To przede wszystkim w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy gratuluję wszystkim odznaczonym, nominowanym, wszystkim wyróżnionym, wszystkim tym, którzy tutaj przez ostatnie kilkadziesiąt minut pojawiali się na scenie. Gratuluję wszystkim tym, którzy dzisiaj odebrali decyzję o przyznaniu dodatku za wysługę lat w służbie w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Szanowni państwo, to wielki moment, wielka chwila móc tutaj być z państwem i móc cieszyć się z tego wszystkiego dobrego, co dzieje się wokół Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielokrotnie, kiedy rozmawiałem z panem prezydentem, podkreślał, jak ważna jest sprawa inwestowania we wszystkie służby mundurowe. Prezydent kilkukrotnie mówił mi, jak wielkim przełomem była pierwsza ustawa modernizacyjna, którą przyjął pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent jest ogromnie wdzięczny, że te ustawy modernizacyjne później są kontynuowane. To dzięki tym ustawom właśnie ten sprzęt, nowoczesny sprzęt, który tutaj widzimy, jest przekazywany dla jednostek ochotniczych, ale także przede wszystkim dla jednostek Państwowych Straży Pożarnych. Ale tego sprzętu w dużej mierze nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie także innych podmiotów. Był tutaj przed chwilą na scenie
pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To za pośrednictwem właśnie tych wojewódzkich funduszy przekazywane są promesy na zakup samochodów. Ale, drodzy państwo, bez wsparcia samorządowców, którzy bardzo aktywnie włączają się w modernizację jednostek ochotniczych, ale także Państwowych Straży Pożarnych, tych sukcesów tak, żeby nie było. Drodzy państwo, gratulując wszystkim tym, którzy dzisiaj odbierali te dodatki, nie sposób nie wspomnieć o ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogromnie dziękuję rządowi Rzeczypospolitej, a także Komendzie Głównej, Komendzie Wojewódzkiej, wszystkim komendom Państwowych Straży Pożarnych. To dzięki waszej pracy, waszym zaangażowaniu ta ustawa mogła powstać. Dzięki ciężkiej pracy parlamentarzystów ta ustawa została przyjęta. Jest to w opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wielki sukces. Sukces, który wymagał tyle lat czekania, ale udało się. I dzisiaj, drodzy państwo, jednym z takich bardzo namacalnych elementów tego sukcesu były decyzje przekazane przed chwilą strażakom ochotnikom. I na końcu, drodzy państwo, trochę prywaty. Bardzo dziękuję za przekazaną odznakę, bardzo dziękuję za wyróżnienie, które otrzymałem. Jest mi bardzo miło, jestem ogromnie wzruszony. Straż Pożarna, tak bliska memu sercu, wymaga inwestycji, wymaga wsparcia, ale bardzo miło, że jest dostrzegana także ta ciężka praca, którą wykonuje wielu ludzi, wspierając waszą służbę. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Antoniego Macierewicza, marszałka seniora, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panowie komendanci, panowie generałowie, brygadierzy, panie i panowie druhowie, a także wszyscy tutaj obecni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i przedstawiciele społeczeństwa województwa łódzkiego i powiatu tomaszowskiego. To wielki zaszczyt dla mnie, że mogłem uczestniczyć i mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Uroczystości, która przypomina wagę i rolę Straży Pożarnej. Warto mieć świadomość, że w Polsce Straż Pożarna jest od 1992 roku zupełnie inną formacją niż ta, która przedtem była i ta, która jest w wielu innych państwach. Jest formacją, która działa nie tylko w obronie społeczeństwa przed ogniem, przed pożarami, ale także przed wszystkimi klęskami żywiołowymi. To jest zobowiązanie, które zostało nałożone na formację Straży Pożarnej, walki o bezpieczeństwo i gwarantowanie bezpieczeństwa społeczeństwu we wszystkich wymiarach. Także związanych na przykład z działaniami terrorystycznymi. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, jak wielki ciężar, wielkie zobowiązanie zostało nałożone właśnie wtedy, gdy powstała ustawa uchwalona w 91 roku, a realizowana począwszy od 92 roku na Straż Pożarną. W tamtym czasie jako minister spraw wewnętrznych spadło na mnie zobowiązanie organizowania Straży Pożarnej, mianowania komendantów, ale przede wszystkim wprowadzenia w życie tej nowej ustawy zmieniającej strukturę Straży Pożarnej i jej zobowiązania zupełnie. Dzisiaj, gdy patrzymy na to, jak działa Straż Pożarna, w jak wielkim stopniu gwarantuje bezpieczeństwo obywatelom, w jak wielkim stopniu swoim wysiłkiem, poświęceniem i determinacją sprawia, że Polacy czują się bezpiecznie, widzimy, jak dużo się w ciągu tych 30 lat stało. Widzimy, jak ta formacja stała się najlepszą formacją mundurową z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatela polskiego.
ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że poza tamtą ustawą olbrzymie znaczenie ma ustawa o Ochotniczej Straży Pożarnej i serdeczne podziękowanie wszystkim posłom, ale szczególnie panu posłowi Telusowi za wielki wysiłek, który został włożony, by ta ustawa jak najszybciej weszła w życie, bo to właśnie tradycja Ochotniczej Straży Pożarnej, 150-letnia tradycja, wielka polska tradycja działania na rzecz drugiego człowieka, gwarantowania mu bezpieczeństwa, poświęcania się dla niego, to ta tradycja uformowała dzisiejszą Straż Pożarną. Ta tradycja uformowała was. Ta tradycja sprawiła, że jesteście godni najwyższych pochwał, nie tylko awansów, nie tylko odznaczeń, ale po prostu wdzięczności całego narodu. Składam te wyrazy wdzięczności. Czuwaj! Serdecznie dziękujemy panu marszałkowi. Zapraszam do zabrania głosu pana Roberta Telusa, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Szanowni panowie generałowie, panowie prezesi, komendanci, szanowni goście, ale przede wszystkim strażacy, druhowie, funkcjonariusze. To wielkie święto, które dziś tutaj świętujemy, celebrujemy. 30 lat Państwowej Straży Pożarnej, nasze święto wojewódzkie strażaków. To święto tych, którzy, dzięki którym my wszyscy czujemy się bezpiecznie. Za to bardzo chcę serdecznie wam podziękować. Chcę wszystkim tym, którzy zostali odznaczeni, nominowani, awansowani, pogratulować. Wy na to zasłużyliście swoją pracą, swoją służbą, swoim poświęceniem w tym, że my czujemy się wszyscy bezpiecznie. Pan marszałek o tym mówił, że 30 lat temu, gdy zostawała powoływana Państwowa Straż Pożarna, on właśnie był tym ministrem, który powoływał, który budował tą Straż Pożarną. Dlatego, panie ministrze, bardzo dziękuję za tą właśnie Państwową Straż Pożarną, za tą organizację, która przy OSP, a może OSP przy PSP, wszystko jedno, kto pierwszy, ale to są dwa płuca, OSP i PSP, dzięki którym organizm, jakim jest Polska i Polacy, czują się bezpiecznie. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziś było tu wspominane wiele spraw, ale ostatnie lata to dla nas pandemia, ostatni rok to dla nas wojna na Ukrainie, wojna ekonomiczna w Polsce i w Europie, ale zachowanie Straży Pożarnej, postawa Straży Pożarnej jednej i drugiej była widoczna i w pandemii, jest widoczna teraz w czasie wojny. Panie generale, na pana ręce wielkie podziękowanie za wasze poświęcenie. Za te poświęcenie tu w Polsce, ale w tej chwili też wiemy i na Ukrainie. Za to, co przekazaliście Ukrainie. To są wielkie sprawy. Musimy być dzisiaj razem, bo dzisiaj razem możemy wygrać tą wojnę. I ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze wspomnieć i podkreślić, bo to dla nas, dla ochotników Straży Pożarnej jest bardzo ważne. Właśnie ta ustawa, o której pan marszałek mówił. Ustawa, którą wielu obiecywało. Wielu mówiło, że ta ustawa musi być zrobiona, ale nam się udało. Stworzyliśmy ustawę dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzmocniliśmy w ten sposób Ochotniczą Straży Pożarną i dodatek emerytalny dla tych, którzy dla nas służyli przez wiele lat. Dla wszystkich strażaków, dziś w ich święto, w nasze święto, życzę wszystkiego najlepszego. Niech święty Florian nas prowadzi. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję. I witam na naszej uroczystości pana wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Zbigniewa Ziębę. Jednocześnie zapraszam o zabranie głosu. Szanowni państwo, zgromadzeni goście, szanowni państwo komendanci, przede wszystkim szanowni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Gratulujemy wszystkim odznaczonym, wszystkim nagrodzonym, ale przede wszystkim proszę w imieniu samorządu województwa łódzkiego przyjąć serdeczne podziękowania. I nie tylko za to, o czym mówili wszyscy, którzy już z tej sceny przemawiali, że jesteście państwo z nami w tych zawsze tragicznych okolicznościach, pożarach, wypadkach, zdarzeniach losowych. My wam dziękujemy za to, że jesteście państwo z nami na co dzień. Dziękujemy wam za waszą pracę społeczną,
za to, że w remizach strażackich wiele kół gospodyń wiejskich ma swoje siedziby, że wychowujecie młodych ludzi w poczuciu patriotyzmu, religijności, miłości do kraju i do swojej małej ojczyzny. Dziękujemy Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, komendanci, druhny i druhowie, Panie Marszałku, drodzy parlamentarzyści. Trudno by znaleźć w krótkich kwestiach słowa, które wyrażą wdzięczność wobec druhów zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników. Dlatego też przypadł nam, bo jesteśmy dzisiaj drużyną samorządu województwa łódzkiego, zaszczyt spotkania się z tak zacnym gronem. Chcielibyśmy, kłaniając się nisko, wyrażając słowa wdzięczności za dotychczasową pracę, życzyć, aby kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata służby, która jest misją szczególną, przebiegały przede wszystkim bezpiecznie. Dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa pracy, my, mieszkańcy województwa łódzkiego, ale po prostu Polacy, czujemy się bezpiecznie. Niech święty Florian prowadzi Was zawsze tam, gdzie zdrowie i życie ludzkie oraz mienie jest zagrożone, i wracajcie bezpiecznie do swoich rodzin. Szczęść Boże. Generała brygadiera w stanie spoczynku, drucha Wiesława Leśniakiewicza, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem wszystkich zaszczytnych gości, którzy przybyli na nasze wspólne uroczystość. Wdzięczność kieruję pod adresem obecnych parlamentarzystów, władz samorządowych, rządowych, województwa łódzkiego, żołnierzy i funkcjonariuszy, wszystkich znakomitych gości. Bardzo dziękuję za wspólne świętowanie, mimo już zaczynającej się ulewy. Straż pożarna to jedność. Taka sekwencja znajduje się na dyplomie, który przekazywał komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za budowanie tej jedności na terenie województwa łódzkiego. Dziękuję władzom samorządowym i rządowym za wspieranie ochotniczych straży pożarnych. Panie ministrze, a panu również dziękuję za pierwszego komendanta głównego Feliksa Dela, za to, że ten wizjoner pokazał kierunek rozwoju Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś mamy ogromny sukces, że Straż Pożarna Polska pomaga nie tylko w naszym kraju, jest gotowa nieść pomoc i ratunek wszystkim obywatelom, nie tylko w Europie. Bardzo dziękujemy za wspólny wymiar służenia ojczyźnie, za wspólny wymiar wspomagania Straży Pożarnej i tych ochotniczych i tych państwowych zgrupowanych wokół Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka, zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Panie marszałku seniorze, panowie ministrowie, szanowni parlamentarzyści, panowie generałowie, komendanci, samorządowcy, panie marszałku, przepraszam, panie marszałku, wszyscy zebrani goście. Pogoda na koniec akurat na mnie przypadła, że zaczyna padać, więc postaram się krótko. Ja chciałem bardzo podziękować za tą wspaniałą uroczystość na ziemi tomaszowskiej. To nie przypadek, bo to komendant, nowy generał, młody generał wybrał Tomaszów, łącznie z posłem Telusem Robertem, tak? Przyznaj się tutaj. Wybrany Tomaszów i cieszę się, bo godne miejsce na tą dzisiejszą uroczystość. Chciałem wszystkim pogratulować, nie będę powtarzał się, ale muszę to powiedzieć. Dziękuję parlamentarzystom za ustawę modernizacyjną, za ustawę o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej, bo to jest duet, który do dzisiaj obowiązuje i cały czas jest stosowany, wielokrotnie zmieniany i podobnie będzie prawdopodobnie z ustawą o OSP. My o tym mówiliśmy podczas konsultacji. Dzisiaj to jest tylko 200 zł. Albo aż, w zależności jak kto rozumie. Ale możemy ją nowelizować w zależności od możliwości budżetu państwa i będziemy to na pewno rękoma parlamentarzystów robić. Albo przynajmniej wnioskować. Więc gratuluję i dziękuję za te dwie podstawowe ustawy. Jeszcze ustawa modernizacyjna, trzecia już, za
Wszystkie trzy nadzorowałem, miałem to szczęście. Pierwsza 2007, druga 2015, trzecia 2022-2025. Dzięki temu te samochody stare, które tutaj stoją, zamieniamy na nowe. Budujemy nowe obiekty i będziemy dalej je rozwijać. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, awansowanym i dziękuję jeszcze rodzinom wszystkich strażaków, bo to bez nich strażacy nie mogliby na każde zawołanie biec na potrzebę swoich mieszkańców innych. Gratuluję, dziękuję za wyróżnienie własne, które dzisiaj na ręce komendanta wojewódzkiego i życzę dalszej owocnej do świętowania, myślę, nie w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Marcina Witko, prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Kochani, ja naprawdę bardzo dziękuję, że wpadliście na dzień do Tomaszowa, ale ja nie mogę patrzeć, jak te sztandary mokną na deszczu i strażacy mokną na deszczu, dlatego szczęść Boże wszystkim strażakom i waszym rodzinom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz nastąpi przegrupowanie pododdziałów do defilady. Żółw GLM-8, rocznik 1989.
no do końca. O wydajności 800 litrów z OSP Osowice. Zanim podnosi SK 18 1984 roku z OSP Brzeziny z powiatu brzezińskiego. Przed Państwem samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów z Ochotniczej Straży Pożarnej Stefana, Łódzki Wschodni. Przyszedł czas na nowsze samochody. Samochód dowodzenia i łączności z komendy w Tomaszowie. Mercedes 2021 roku. Za nim poduszkowiec Power Tech Anaconda z komendy miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Za nim zbliża się ciężki samochód ratownictwa drogowego, Rotator, na podwoziu Renault z 2019 roku w obiektie numer 5 w Łodzi. I defilanę zamyka ciężki samochód specjalny cysterny o pojemności 25 tysięcy litrów z komendy powiatowej w Radomsku. Realizujemy w jedzeniu rezultacji.